Szczęść Boże, dzień dobry, kolejne spotkanie, bardzo serdecznie każdego i każdą z Was pozdrawiam. Kolejne pytanie, proszę pozwolić, że jest krótce, bo jest dość mocno tak opisane, a tak naprawdę chodzi o to, czy wolno przeklinać, a jeszcze bardziej precyzyjnie, czy niemoralne jest używanie wulgaryzmów. Często używamy zamiennie słowo przekleństwo i wulgaryzm. Przekleństwo to jest złorzeczenie komuś, to jest wyzywanie człowieka, życzenie zła. To oczywiście jest niemoralne i jest grzechem, i to grzechem ciężkim w wielu przypadkach, dlatego że jest realną szkodą, którą jakoś wyrządzamy drugiemu człowiekowi. W pytaniu jednak chodzi o właśnie używanie tak zwanych niecenzuralnych słów. I powiem tak, z jednej strony powiedzieć, że to jest grzech, to trochę byłaby przesada. Powiedzenie, że to nie jest grzech, no też byłaby przesada. Jaki z tego wniosek? No, żeby nie mieć dylematu, nie używać wulgarnych słów. Proste. Może najpierw Pismo Święte. W naszej Biblii Tysiąclecia fragment listu do Efezjan, 4 rozdział, 29 werset brzmi tak. Niech nie wychodzi z ust waszych żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. No, rozumiemy to, że szkodliwa mowa, czyli na przykład kłamstwo, czy no jakieś słowo, które no w jakiś sposób niszczy. Kiedy jednak też porównamy przekłady inne, a warto też to robić, bo dzięki temu mamy pewien głębszy obraz danego fragmentu, danego słowa, to troszeczkę inaczej się to objawia wszystko. W Biblii Warszawskiej. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. W Biblii Gdańskiej. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi. To wydaje się, że jakby bardziej oddaje oryginał. Chodzi o to, żeby słowo złe z ust naszych nie wychodziło. I teraz jest kilka kwestii bardzo istotnych, byśmy nie pogubili się tutaj w tym rozpatrywaniu, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Po pierwsze, i żeby był grzech, to potrzeba dwóch warunków podstawowych. Pierwsze to jest, wiem, że to jest złe, a po drugie chcę tego, czyli świadomość i dobrowolność. Trzeci warunek to dla grzechu ciężkiego materia ciężka, wprost łamanie przykazania Bożego. Trudno by więc oczywiście widzieć tutaj w jakimś tam użyciu wulgarnych słów od razu grzech ciężki, bo w dużej części trudno mówić tu o świadomości, a jeszcze bardziej o dobrowolności. Niemniej jednak używanie wulgarnych słów jest wadą. I ono, to słowo, bo to przeważnie jest jedno czy dwa, które naprzemiennie człowiek używa, czy nie każdy oczywiście, że to słowo niszczy człowieka. Bardzo często ludzie mówią, używam wulgarnych słów, bo się zdenerwowałem. Tak, i to jest jakaś racja tłumacząca i łagodząca tą ocenę moralną. Jest tylko pytanie, czy wulgarne słowa sprawiają, że człowiek przestaje się denerwować? Bo bardzo często efekt jest odwrotny. To słowo nakręca jeszcze bardziej zdenerwowanie. Tak? I później jest taka cienka granica, gdzie łatwo dojść już do przeklinania na przykład tego, który nas skrzywdził, czy przeklinania siebie, przeklinania sytuacji, czyli przywoływania jakiegoś zła, czy nawet wprost złorzeczenie. Po drugie, musimy wziąć pod uwagę ten element też zgorszenia, prawda? Kiedy słyszą to dzieci, młodzież, inni ludzie,
jak, nie wiem, ktoś mówi i gdybyśmy chcieli puścić to na naszym kanale, to co chwilę by musiało być takie pi, 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 tak? No to po pierwsze, jaka tam jest treść? Po drugie, to jest gorszące, tak? Bo to niszczy te nasze relacje społeczne. Po trzecie, to jak mówimy, pokazuje, co jest w środku. Jacy jesteśmy. Więc oczywiście, jak, nie wiem, ktoś uderzy się i mu tam wyskoczy jakieś słowo, albo gdzieś się mocno zdenerwuje i wyskoczy z jakimś tam niecenzuralnym słowem, to czy może iść potem do komunii? No tak, może, no bo to trudno mówić o grzechu. Albo jeżeli jest jakieś tam pikantne słowo w kawale, dowcipie, to może iść potem do komunii? Może iść do komunii. Ale jeżeli te wulgarne słowa stają się codziennością człowieka, to już jest źle. Albo kiedy ktoś gorszy innych ludzi takim zachowaniem, takim słowem, z racji swojej pozycji, nie wiem, jakiegoś zadania, które społecznie wykonuje, no to to tu jest taka wina gorszenia, że jak to taki człowiek? No nie wyobrażam sobie, że na przykład tu ewangelizuję, a nie wiem, za chwilę się coś dzieje i przeklinam. Na szczęście nie nauczyłem się używać wulgarnych słów, więc ich po prostu nie używam. No ale gdyby, powiedzmy, tak było, no to jest pewien dysonans, tak? To może być gorszące, jakoś burzące jakiś pokój w życiu słuchaczy. Po czwarte, musimy wziąć pod uwagę pewien klimat społeczny, tego, jaki jest świat ten wokół nas, ten w miejscu pracy, ten w pokoju, gdzie się pracuje, czy na hali, jaki jest ten świat, kiedy jedziemy autobusem, tramwajem i tak dalej. Warto zwracać uwagę na to, żeby jednak tych wulgarnych słów nie używać. Dziś rzeczywiście jest plaga. Wulgaryzmy lecą jedne za drugim. I to nie dotyczy tylko młodzieży czy ludzi, nie wiem, gdzieś pogubionych. To bardzo często i wykształceni, i ludzie na stanowiskach. Czasem sam się dziwię i jakoś tak czuję taki niesmak. Dlatego biorę na serio te słowa. Niech nieprzyzwoite słowo z ust waszych nie wychodzi, lecz tylko słowo budujące, słowo, które niesie pociechę, zbudowanie, słowo, które niesie życie. A tam, gdzie jest taki ładunek, zwłaszcza zła, no to po co po prostu używać takie słowa? Bo niszczy to nasze życie. Wyczytałem kiedyś słowa kardynała Stanisława Dziwisza, który w jednym ze swoich listów do wiernych napisał tak. I bardzo mi się to spodobało. Zwróćmy uwagę na miłosierdzie wyrażane słowem. Zacznijmy od usunięcia z naszego języka przekleństw i wyzwisk, słów raniących i poniżających, zachowań wprowadzających niepokój i dzielących ludzi. Spodobało mi się to. Zwróćmy uwagę na miłosierdzie wyrażane słowem. I może zanim pójdziemy czynić wielkie miłosierdzie, po prostu zobaczymy, co mówimy, jak mówimy i do kogo mówimy. A więc bądźmy miłosierni dla naszych uszu, dla naszej świadomości. Jedni drugich słowami budujmy, a nie zniechęcajmy i nie odrzucajmy. No więc tyle. Jeszcze może jedno, bo tak na koniec wydaje mi się, że to jest ważne. Otóż bardzo często jest w nas taka tendencja, żeby pytać, czy to jest grzech, a czy to jeszcze jest, już jest grzech, czy to jeszcze jest grzech lekki, czy grzech ciężki. Myślę, że ważne jest to pytanie, kiedy przygotowujemy się do spowiedzi, ale ono może być szkodliwe, kiedy po prostu żyjemy, kiedy wybieramy.
bo my nie możemy sobie żyć tak, aha, to jest grzech lekki, to mogę go sobie zrobić, tak? Ale tego ciężkiego już nie zrobię, dlatego że wtedy bardzo łatwo przybliżymy się do grzechu ciężkiego. Nie zauważymy nawet kiedy. A nasze życie chrześcijańskie polega nie tylko na tym, żeby unikać grzechu ciężkiego, ale pragnę wszystkim przypomnieć również grzechu lekkiego, grzechu powszedniego, który choć nie zrywa wspólnoty z Bogiem, to osłabia. To po co osłabiać swoją wspólnotę z kochającym Ojcem? To już koniec na dzisiaj. Masz pytanie? Napisz mail na adres pytania@secim.pl. Pozdrawiam serdecznie.